Nazywał się Geralt z Rivii. Był wiedźminem, zabójcą potworów. Dostał nietypowe zlecenie. Miał zdjąć klątwę z królewskiej córki. Wystarczyło spędzić z nią noc. Od zmierzchu do świtu. Ale królewna była zaklęta w potwora, strzygę. Zdrajca odpowiedzialny za klątwę miał być przynętą.
Wiedźmin odczarował królewnę. Stał się sławny. Potem wielka wojna zmieniła oblicze świata. Nastał czas miecza i topora. Czas pogardy. Słuch o Geralcie z Rivii zaginął. Ale to już inna historia. Yo, siemano wam wszystkim, tutaj Hunter. A to, jak właśnie widzieliście, było intro do tej gry, które w sumie powinno się pojawić w pierwszym odcinku, ale jakoś tak... No nieważne. Wczytajmy sobie grę. Widzimy tu ostatnio obrzewzimy, czy wyzimy, może nawet nie wiem. Jakoś nie pasuje mi nazwa wyzima, no ale... Okej, trudno. Dobra. Ostatnio co? Ostatnio skończyliśmy właśnie tam w tym jednym miasteczku. W tym obozie. Medytowałem? Tak, medytowałem i nauczyłem się nowych tam rzeczy. No niech to się wczyta. W ogóle dowiedziałem się z komentarzy, że swoją arogancją bezczeszczę tą grę. Tylko nie, w ogóle nie rozumiem, jaki jest tego powód, no ale okej. Okay. A, to niebieskie to jest doświadczenie, okej. Tak? Na pewno? Dobra, nieważne. Pogadamy sobie. Gdy dostaniesz się do Wyzimy, bramy do miasta są zamknięte. Nie zapuszczaj się do krypty, pełno tam potworów. Nigdy nie wiadomo, gdzie i kiedy pojawi się bestia. Aha, czyli mamy trzech braci bliźniaków, mówią tak samo, okej. Ci strażnicy, kto tu jest? Zielarz, witaj. Witaj. Jaki pucowaty. Witaj. Co za parszywe miejsce. Utknąłem tu z zapasem towaru, a żona i dzieciaki czekają w mieście. Dlaczego nie możesz wejść do miasta? Bramy Wyzimy są zamknięte z powodu zarazy. Nic tak nie rujnuje handlu jak lokalna epidemia. Pozostaje cierpliwie czekać. Większość chorych wymarła, ale jest jeszcze bestia, są bandyci. Zaprawdę do kompletu nieszczęść brakuje tylko poborców podatkowych. Chcę cię o coś zapytać. Słucham? O, można tutaj handlować z nim, dobra. Czyli w ten sposób mamy wszystkie inne opcje niż gadanie. Opowiedz mi o zarazie, bestii, o podgrodziu można... Aha, czy na podgrodziu można... Opowiedz mi o zarazie najpierw. Opowiedz mi o zarazie. Co tu dużo gadać? Podobno to jakaś odmiana dżumy. A na wszelki wypadek nie zbliżam się do nikogo, kto choć trochę wydaje się... Jestem odporny na choroby zakaźne. O, dobrze wiedzieć. Tak mawiał. Na koniec twierdził nawet, że wrzody dymieniczne to tylko czyraki. Niech mu ziemia lekką będzie. Słucham?
Złom? Co wiesz, co wiemy o bestii? Z miejscowymi trudno się dogadać, ale podsłuchałem, że to jakiś upiór. Pojawia się znienacka i w okrutny sposób morduje tych, którzy mają nieczyste sumienie. Ciekawe. To jakaś bestia. Wśród królewskich urzędników bestia miałaby no tak. używanie. Podobno służą jej inne upiory w postaci niestrudzonych ogarów. A więcej nie wiem. Czyli to, co przed chwilą, tak? Miejscowych. Słucham. Jeszcze o bandytach, na powiedz. Na podrodzie można spotkać bandytów? Tak. Nazywają siebie milicją, a haracze zwą ułapówkami. Słyszałem też, że pojawiła się tu jakaś sekta z Wyzimy, ale nic o niej nie wiem. Posługują się symbolem salamandry? Nie wiem, nie spotkałem ich. Pogadaj z Wielebnym, jeśli aha, drugi raz z Wielebnym. Sekta, no. Tak zrobię. Dobra. Słucham. Zobaczmy, co tutaj ma gość. Aha, to są jego towary. O, roślinek podziemny, księga. Ślinom. Ślinek polnych. Ślinom, jakieś takie dwa zielniki mamy. O Jezu, drogie to. Właśnie mam buł, a ja nie mogę tego sprzedać? Nie interesuję się tym. Ewentualnie tylko to. Niestety książek nie możemy mu sprzedać. O, tu mamy, widzę, towary. Towary potrzebne do robienia miksturek. Zaczynam pomału rozumieć dopiero, o co tutaj chodzi. To znaczy, jak mamy jakieś właśnie, o tutaj na przykład płatki jakieś tam, jakiegoś kwiatka, tak? To jest składnik alchemiczny i on zawiera dwie te substancje, tylko nie wiem, czy on... On może być wykorzystany jako jedna albo druga substancja. Nie wiem, czy równocześnie, czy tylko po jednym. Widzicie, na tej zasadzie. Chciałbym jeszcze to sprawdzać. Dobra, dałem jakieś pierdoły. Ponoć za specjalnie żarcie nam nie jest potrzebne. A co tu mamy? Kozie mleko. O, a wodą to już się nie interesuje. To możemy mu posprzedawać w sumie. Nie, jak to mam? Nie w ten sposób. Klik dwa razy, aby sprzedać. Dobra. Wartość w orenach. Okej. Okay. Posprzedajmy kurczaka. Może nie, tego kurczaka zostawię. Nie wiem, czy to w ogóle jest do czegoś przydatne. Patrzona ryba. Niech będzie. Dobra, nic, nie będziemy specjalnie tego sprzedawać, zostawmy resztę. Tu żeśmy pogadali z nim. Jakiś podróżny jest. Mam wrażenie, że słyszałem o twojej konfraternii. Nie rozmawiaj z żebrakami. Można się od nich zarazić. Dobrze. Myślałem, że da się z tego dzika skorzystać, ale nie. Otworzą te cholerne bramy do Wyzimy. Zaraza, do miasta nie można wchodzić. Kiedy mi się śpieszy? Ile jeszcze będę czekał? Zaraza się skończy, to ładne super. Rzeczy. Co my tu mamy? O, dostanę jakieś pierdoły. Pijak. Ktoś ty przybysz? Jarosław Bobek! Hell yeah! Zawsze tak witacie obcych? Raz ja! Obcy swoje, wszystko jedno. Bestia przyjdzie po nas wszystkich. Cieszę się, że udało nam się dogadać. Raz ja, musimy to uczcić. Bywaj. Czas na mnie. Aha, czyli dali tutaj pijaka, z którym można pogadać tylko wyłącznie po to... Tablicę ogłoszę. O, bounty board. Ciekawe, czy znajdę tu jakąś pracę. Kurczę, fajnie, są bounty boardy jak w Borderlands. Dobra. Zagłoszeń. Zlecenie jest co? Na Bargesty, aha. Sprzeczne się zlecenie wiedźmińskie, zlecenie na utopce, zlecenie na gule i list gończy wystawiony za magistrem. O, to pozbieram to. Przedmioty fabularne. O, to weszło za magistrem do fabularnych. Zlecenie na gule, potrzebuje krwi z co najmniej trzech guli, zapłacę złotem, alchemik. Kalkstein. Wykonać zlecenie. Niezbędny jest wpis o gulach w bestiariuszu. Aha, dobra. Na utopce Kościół Wiecznego Ognia poszukuje osoby, która zajmie się utopcami nawiedzającymi brzeg rzeki. Warunkiem wypłaty będzie dowód zabicia trzech bestii, czyli ich mózgi. Wow! Pytać Wielebnego. Dobra, spoko. Potrzebny jest wpis o utopcach w bestiariuszu. I co jeszcze? Na Bargesty. Odważny mężczyzna, potrzebny od zaraz. Kto przyniesie 10 czaszek Bargestów, ten dostanie 100 sztuk złota, Abigail Zielarka. Okej, okay, czyli mamy to jako misje poboczne, tak? Dziennik. Aha, znowu miałem... Nie włączyłem stopera. Cholera, jasna.
Dobra. Dziennik się. Tak. Okej, mamy tutaj wszystko. Typy zadań główne, a to są poboczne, poboczne. Mamy te wszystkie, a główne w tym momencie mamy... Oj, nawet trzy. Przepraszam. Wiedźmińskie tajemnice. Udało mi się... To mężczyzny w rocznym kształcie salamandry. Na podgrodzie Wyzimy. Dobra. Informacja na człowieka z broszą salamandry. Wielebny, to wiem. Atak bestii przeraził chłopca, który podał magiczny trans. Był się przewodnie. Wygląda na to, że przedgrodzie ma swoje tajemnice. Jeżeli chcę rozwikłać, muszę udać się do Wielebnego. Dokładnie. Muszę i tak iść do Wielebnego. Jeszcze. Czekajcie. To jest pod I. A jak mam? A dziennik mam pod czym? Chyba nie wiem. A tu? Tu mamy te zlecenia. Aha, i to jest... okej. Okay. Co oznacza gwiazda? Status aktywny. Aha, czyli nie mam tylko... czy te mogę w sumie wykonywać? Te, to mam... status aktywny, czyli... A, wskaż zadanie na mapie. To jeszcze mogę... Dom Abigail, krypta, dom Wielebnego. O, daleko ten dom Wielebnego, ale na razie pójdziemy sobie do karczmy. I zobaczymy, co tam jest. Czyli najpierw trzeba i tak się popytać wszystkich, a dopiero później... Czyli musimy się jakby udać najpierw do tych ludzi, żeby dostać... Gospody kaszły, spoko. Żeby... Przepraszam. Żeby dostać wpisy o tych istotach i dopiero wtedy je można iść ciupać. W gospodach można medytować, porozmawiając z właścicielem danego lokalu. Bądź medytację. A co to? Co tu się dzieje? Proszę, proszę, Wiedźmin. Dzień dobry. Witam. Widzę tutaj jakiś turniej. A tak, okładamy się pięć... Brzmi ciekawie. Jak chcesz, żeby gruby Anselm przefasonował ci facjatę, to wykładaj kasę na stół. Ile? 25 orenów. Innym razem. Chyba nawet nie mam tylu. Tu jest mapa. Pod I z inwentory. P-O-L-U-Y-H. O, pod H mamy drzewko umiejętności, fajnie. N, nie, B, V, C, X, Y, nie, to akurat nie. Jakie teksty. R, przeładowanie nie ma. T, Y, G. O, G mogę sobie zmieniać stronę jego ramię, fajnie. F, co robi F, tak naprawdę, chyba się obracam 180 stopni. D, Z, to niespecjalnie. Tab, tabulatura też nic nie ma. A tu, na tych pozostałych znakach też nic. No naprawdę, nie ma nigdzie tego? Kurczę, no, żeby nie dało się do dziennika wejść. Boże, ile tego jest. Dobra, glosariusz, bestiariusz. O, przeraza, przeraza mam tylko. No właśnie. Dobra, to... A nie, wiem co chciałem. Twoja matka puściła się z krasnoludem. A mam 25 orenów. 27 orenów akurat mam. Nic, spróbujemy w takim razie. Tylko zapiszę tutaj grę. Pięść mnie świetnie. 25 orenów. 25 orenów. Wchodzę. Rozumiem, że później mogę tak. Żółta podstawka oznacza postacie, z którymi można walczyć bez broni. Aby zaatakować taką postać, kliknij przyciskiem przeciwnika, blokujesz, trzymając prawy przycisk myszy. Dobrze. No to spróbujemy. Czas umierać! Okej. Zatukuję go dzisiaj? Ty sukin synu! Tak mnie atakuje. Nawet jak się blokuje, to gówno to daje. Aha. Komu by to przypieprzyć? Dość dziwny system walki. Dobra, chyba go tu ubije. No, przewrócił się. No dobra, super. Jak Neo. Come with me. Gruby Anselm. Padł. Wygrałem. No dobra, wygrałeś. Okej. Okay. Gdzie moja nagroda? Masz do wyboru dwie flaszki najprzedniejszego samogonu z zakąską, pierścień lub kasę.
O, dobra. Żarcie to nie chcę. Pierścień czy kasa? To jest dobre pytanie. Może pierścień, nie mam Wezmę pierścienia. pierścień. Wiesz, i tak go nie. Okej, ciekawe czy on. Otrzymano złoty pierścień, walka na pięści, powinien sobie poszukać mocniejszego przeciwnika. Pierścień. Pokaż mi pierścień. Gdzie on jest? Zwój. Księga jaskółki, dokumenty zawierają receptę na historie wiedźmińskie. Okej. Wpis, receptory, mieć. Ja chyba te rzeczy później mogę wywalić, te księgi, te zwoje, tak? Jeżeli to przeczytam. O, jest. Złoty pierścień, który możesz sprzedać lub dać komuś w prezencie. A ja sobie z tego założę, a co? Może jednak trzeba było kasę wziąć? Mam dalej 27 orenów swoje, także nie jest źle. Alvin. To ty mnie Ona uratowałeś, go tam leczy chyba. Tak, pomogłem strażnikom. Co się teraz ze mną stanie? Może poczekaj, aż zgłoszą się po ciebie bliscy. Nie, moja rodzina nie żyje. Mam tu zostać na dłużej. Przykro mi, mały. Nic nie szkodzi. I tak ich prawie nie znałem. Okej, a ta babka taka, co tam biegła, ta z cyckami, co tam nie przeżyła, to co? Chciałbyś mnie o coś zapytać? Cokolwiek. Nie. Bywaj. Czy ja nie miałem czasem z nią pogadać o tych... Stary wieśniak. Vesna Hood. Witaj, przystojniaku. Widzę, żeś zdrożony. Hola, czy to nie ty tego dzieciaka z za bramy wyciągnąłeś? Tak się złożyło. Złożyło, dobre sobie. Żeby tak tutejszym chłopom od czasu do czasu się złożyło coś dobrego zrobić. Nieważne. Fajna Coś dziewczyna. podać? Piwa to można zjeść. Dzięki towarzystwa. Nie, może nie. Nie, nic nie Bywaj. chcę. Do zobaczenia. Nowy był, tak, nowa postać. O, Kalkstein. Dobra. To jest ten jakiś mak. 3 uncje Optima Mater. Kropla roztworu rtęciowego. Oj, przepraszam, zamyśliłem się. Jaką dziwną twarz witaj, ma. Witaj. Jestem Kalk. Alchemik, przepraszam. Alchemik. Kształt, dobra, sorry. Wiedźmin. Wiedźmin? Ile byś sobie zażyczył za możliwość zbadania twojego organizmu? Nie stać cię. Przysłużyłbyś się nauce? Jasne. Rozumiem. Choć wziąłem cię za osobę, która szanuje rzetelną wiedzę. Szanuję naukę i naukowców. Także alchemików. W zamian oczekuję tego samego. No. Cóż, rozumiem. Może chociaż zgodzisz się na... Za chwilę mój szacunek dla alchemików może się drastycznie zmniejszyć. No dobrze, już dobrze. Dobrze powiedziane. Przepraszam. Sekcję zwłok chciał mi zrobić. Gnój. Tak. Będę wszystkim proponuję, że sobie chciałem zapytać o alchemię. Najpierw w ogóle. Potrzebujesz krwi gula. Masz ją? Jak będę miał odpowiednią ilość, przyjdę. Ta krew jest mi potrzebna do badań. Śpię... Dobrze, ale... Dziennik postaci... kurczę, ale mnie... Chwila. Na razie jeszcze się tu nie zawsze rozpoznaję we wszystkim. Dziennik recepty postaci miejsca, by stwierdzić zadania. Zadania. Walka na pięści, dobra. Zlecenie na gule. Alchemik zapłaci za krew czy guli. Aby wykonać bestię, musisz niezbędny... Aby wykonać zlecenie, niezbędny jest wpis o gulach bez steriusz. No, a skąd go mam wziąć niby? Nie mam pokazane gdzie, a tu? Abigail, miejscowa zielarka, zapłaci za czaszki. Dobra, dobra. Anuluj śledzenie. No tak, ale chciałbym wiedzieć, gdzie to mam, skoro mam aktywne. Chyba niespecjalnie. Wskaż zadanie na mapie. Tu muszę się udać do Wielebnego. Tu do Abigail, a tutaj skrypta. W skrypcie pewnie coś będzie. Czekaj, jeszcze pogadać chciałem z tobą. Chciałem zapytać. Wreszcie ktoś na poziomie. Już myślałem, że mieszkańcy tej zapomnianej przez bogów wioski myślą jedynie o swoich przyziemnych problemach. Po pierwsze, nie jestem tutejszy. Po drugie, gdyby wieśniacy myśleli o alchemii, nie byłoby alchemików. Wszyscy umarliby z głodu. Ha! Typowa krótkowzroczność. Alchemia jest matką wszystkich nauk, Wiedźminie. Wiesz dlaczego? Ponieważ pozwala zrozumieć świat. Wszystko, co nas otacza, jest właśnie alchemią, z której próbujesz nieudolnie kpić. W twoim organizmie cały czas zachodzą procesy alchemiczne. To dzięki tym procesom jesz, oddychasz i wydalasz. Powiem więcej, dzięki nim myślisz i czujesz. Alchemia to życie. Zmieńmy temat, zanim wieśniacy spalą nas na stosie za herezję.
Nie można zamknąć ust na uce. Ale niech będzie. Czego chciałeś się dowiedzieć? Właśnie receptury, skąd brać składniki, skąd bierzesz bazy do eliksirów? Skąd bierzesz bazy do eliksirów? Aby uzyskać właściwy destylat, potrzebna jest aparatura. Osobiście używam atanatora sprzężonego z alembikiem, który jest dodatkowo wyposażony w kolumnę rektyfikacyjną oraz miedzianą chłodnicę. Te dwa ostatnie zrozumiałem. Atanatora sprzężonego. Ale te dwa pierwsze nie wiem, co to jest. Rozumiem. Jestem pewien, że Olaf ma jakąś przyzwoitą wódkę lub spirytus, które nadadzą się na bazę alchemiczną. Okej. Skąd brać składniki? Jeśli sam chcesz pozyskiwać komponenty, będziesz potrzebował książek. Znajdziesz w nich ryciny i opisy składników zarówno zwierzęcych, jak i roślinnych. Alternatywą są kupcy, ale to zdziercy. Jeśli chodzi o tkanki i organella potworów, ja wynajmuję wiedźmina lub myśliwego. Czyli mnie, dobra. Interesują mnie receptury. Gotowe recepty są rzadkie i raczej trudno je kupić. Zachęcam do eksperymentów. Warto modyfikować istniejące. Wielu ludzi nie zdaje sobie sprawy, jak wielkie jest znaczenie. Okej, dobra. Skończmy w takim razie. Dobra, tyle. Nic więcej nie chcę od niego wiedzieć. Kura! Jeszcze raz przemyśleć tę formę. Kura! Tak, o to jest Olaf, tak? Karczmarz Olaf. Czego tu chcę? Podaj piwo. Nie chcemy tu takich jak ty. Czemu? Prosiłem o piwo. Skończyło się. Dojebie ci. No dobra, zaraz sprawdzę. Może jeszcze co zostało. Dziękuję, dobry człowieku. Pijcie szybko, zaraz zamykamy. Oberżysto, jeszcze raz mnie obrazicie i będziemy się gniewać. Nie chcecie tego chyba. Nie? Dobrze. Załatwię swoje sprawy i więcej mnie nie zobaczycie. A czego tu chcę? Chcę tu coś przechować. O, można przechowywać rzeczy. Właśnie. Szukam kogoś, kto zatrzymał się w karczmie. Rozejrzyj się po stolikach i bocznych komnatach. Tam zazwyczaj goście przebywają. Wieczorem udają się do pokojów na spoczynek. Wtedy przyjdź ponownie rano, żeby z nimi porozmawiać. W takim razie pójdę się rozejrzeć. A czego tu chcę? Odpocząć się tu tak ponuro, jestem wiedźminem. Jestem wiedźminem. Tak, i co? Tfu, na wieczny ogień. Znajdzie się dla mnie zajęcie? U mnie nie. Może wielebny. Wielebny, będzie i tak musi tam być, okej. Przed twoją karczmą zginęła kobieta. Zresztą nieważne, pogadam z wielebnym. A czego tu chcę? A czego tu chcę? Co tak ponuro? Tak ponuro? A co to, znam was czy jak? Z obcymi nie gadam. A za 5 orenów? Za 5 orenów to i króla Foltysta znam. Ciekawe, co mi może powiedzieć. Tak. Najgorsza ze wszystkiego to zaraza jest. Ludzisko w siła pomarło. Długo umierali i w miesiące jęki i wrzaski słychać było. Gdyby nie wielebny, to byśmy wszyscy powariowali. Nie dziwujta się tedy, że na obcych krzywo patrzym. Wy nie wiecie, jak to jest. Jak rodzina i wszystko wokoło na zarazę umiera, jaka rozpacz człowieka ogarnia. Wielebny nas ocalił. Dzień cały ni strawy, ni wody nie tknąwszy, do wiecznego ognia się modlił i otrzymał odpowiedź. Pokutę na nas nałożył, byśmy grzechy zmyć mogli. Dobra, o Boże. I bogactwa oczyścić. Tośmy się wzięli i już następnego dnia wszelkie pluto... Dobra, co przemówił? ...się uczynili, to z grzechu oczyszczając. Wiem, że niełatwo wam było, wiem, że to krew. Ale wieczny ogień zarazę nam zesłał jako karę za grzechy. Wyście czyści, wy żyć... Dobra, dobra. ...był niemiłosierny. A myśmy na kolanach dookoła wsi pielgrzymkę pokutnie... Super. Następnego dnia we wsi cicho było, jakby wszyscy spali. I zachorowań już mniej, tylko parę rodzin pomarło. Dzięki za pouczającą Boże święty, ta historia była tragiczna. Nic z niej, kurde, nie zrozumiałem. I to nie to, że skipowałem, tylko po prostu nic się nie da z tego zrozumieć. Znaczy co? Przed powiedział, o Jezu, czas próby i ten, idziemy na dwór się modlić. Pomodlili się, wrócili i wszyscy uzdrowili. To jest super. Tak. Co tu? Tu nie mamy nic. Tam się biją i no... Ktoś tu w ogóle jest? Słaby pięściarz.
pięściarz, gruby Anselm. Dobra, ze wszystkim się... Że z grubym Anselmem się biłem, tak że wszyscy będą pewnie słabsi od niego. Dobra, chodźmy stąd, cholerę. A może jednak grube to będzie lepsze? Ruco, chodźmy stąd. Gdzie się tu wychodzi? O, tu są drzwi, dobra. No, widziałem tamtą historię ostatnio, bo ona nie była nic zbyt ciekawa, ani nic z niej się nie dowiedziałem, także straciłem tylko 5 orenów, ale trudno. W sumie ten pierścień to też mogłem kasę wziąć na mnie.